Witajcie, witajcie. Otóż chciałbym ja dzisiaj zrobić rozpaczkowywanie paczek. To jest klawiaturka od wujka Changa z Chin. I tutaj ją rozpaczkujemy. Niebawem będę chciał ją sobie wymienić, prawdaż? Więc trzeba zobaczyć, czy to jest to, co zamówiłem. Żeby nie było ściemy. Między dwa stropianiki rzucone elegancko. Bo właśnie się bałem, żeby nie wrzucili w sam woreczek samej klawiaturki i będę przyciski później ganiał po całej całupie. No. No, zabezpieczona jest ok. Nie ma bidy. Filmik nagrywam 4K, bo jestem ciekaw, jak to wyjdzie, nie? No. Drakpad jest. Ale polepiuna. Panie kochany. O, nóweczka nieśmigana. Proszę bardzo. Polska czcioneczka, jako zamówiłem. To siemka. To żaden refurb widzę, tylko to jest nóweczka, tak jakby. Dobra, oznaczeniem to się zajmę. Później rewizja druga. No. Na dwie śrubki, ok. Folia naklejona na niej. W razie jak się woda wleje od klawiaturki, to nie poleci na te bechy. Zostanie sobie. No dobra. Jestem zadowolony. Jak na razie. Jak na razie, a drugi temat, zadowolony to będę dopiero jak się okaże, że to była jednak klawiatura do wymiany, nie? A nie co innego. Może układ KBC, on steruje wszystkim, ale jakby KBC zdechł, no to chyba by się komputer nie odpalał. No i co? Zamówiłem ja sobie jeszcze 3 magnesy neodymowe. Też portalu aukcyjnego, który się nazywa Ale Drogo. Trzask. Nie będę mówił takiej firmy, reklam nie ma. Czekałem 2 dni i się doczekałem. W końcu. To są nieduże magnesy. 40 na 20 takie wymiary mają. 3 sztuczki. Kiedyś posprzedawałem te magnesy, bo uznałem, że już mi nie potrzeba. No ale jednak nie da rady, nie? Bez magnesu. Co to za życie bez magnesu? Neodymowy Mario dobrze o tym wie. Co to za życie bez magnesu? Pozdrowionka dla neodymowego. I lecimy. No. Już było, jest. I tak. 3 takie łóżka, śrubeczki. 3 blaszki, ale tego to ja nigdy nie stosowałem. I magnesiki. A do czego ja to będę używał? Nie wiem. Kupiłem, nie? Może gdzieś się kiedyś wybiorę. Jest u nas taki zalew zębożycki. No takie 3. Zalew zębożycki tam. O Boże. O Boże. Weź to panie. Panie weź pan to kurde. O, trzeba było sunąć. O, no nie.
Takie przekładkę chłopaki zastosowały. No tak, no zaraz, bo ja zacząłem mówić i nie zakończyłem, bo jest u nas taki zalew zębożycki. No nie, zalew zębożycki. I tam chciałem pójść nieraz na molo. Tam jest nie jedno molo, jest ich parę ładnych sztuk. I próbować coś tam wyciągnąć z wody, nie? Ojej, ojej. Klei się jak magnes. Zachowuje się zupełnie jak magnes. No i co? 4 cm na 2. To ma udźwig, deklarują, 90 kg. Ostatnio byłem na jakiejś rzece, to było ze 3 lata temu, 2-3. W miejscowości Prawiedniki koło Lublina. Jest tam taka smażalnia ryb, elegancka. Nie robię reklamy. I tam jest takie molo, taki pomost. Tam rzucałem takim magnesem bardzo dużo łusek. Wyciągałem garściami stamtąd. Dziwne, nie? Że łuski na magnes cisną. No i mam takie 3 sztuki. Jedną to sobie wezmę, to będę chyba używał na śmietnikach. Jeszcze chyba nikt nie łowił z kontenerów śmietnikowych magnesem neodymowym, prawda? Czasami okazuje się, że jest ręka za krótka. No i przydałoby się zarzucić magnes na jakiejś lince, sznurku, cokolwiek. Klap i łapie. No. I takie mam właśnie 3 magnesiki eleganckie, kulturalne i będę sobie ją. O Boże! Trzeba rozsuwać, bo inaczej to się nie da. No. I będę sobie ich używał co jakiś czas. Oj, panie, ale to trzeba mieć siłę. No dopiero odebrałem to z paczkomatu i będę sobie normalnie hulał z tym. I koniec, i kropka. I tyle by było w tym filmiku ciekawych rzeczy, jak dla mnie. No, to trzymajcie się i Mario, pozdrowienia.